Badabum. Rozpoczniemy od komiksu japońskiego z wydawnictwa Hanami. Szósty tom balsamisty Mitsukazo Mihary. Ogółem Hanami wydaje, mangi, aczkolwiek mangi dla dorosłych. I ja to widzę w ten sposób, że to są tego typu komiksy, po które śmiało mogą sięgać po prostu komiksiarze. Ponieważ, no nie ukrywajmy, jednak środowisko komiksowe dzieli się na mangaków oraz na komiksiarzy, które oczywiście również dzielą się na tych, co preferują komiks amerykański, na tych, co preferują komiks europejski, alternatywny. W każdym razie jest ta osobna grupa mangaków i często jest tak, że mangowcy nie sięgają po komiksy, a komiksiarze nie sięgają po mangi. Oczywiście tutaj mangowcy to jest, wchodzą w skład grupy komiksiarzy, ale tutaj umownie w ten sposób posługuje się tym terminem. I wydawnictwo Hanami okazuje się, wydaje takie pozycje, które są przestępne dla ludzi, którzy gustują w komiksach europejskich, amerykańskich, a mangacy zazwyczaj, kiedy już dorastają, kiedy wychodzą z tego wieku i z tego okresu pasjonowania się, zwłaszcza mangami z gatunku shonen, to w tym momencie również mogą znaleźć coś ambitnego dla siebie. W każdym razie balsamista, tom szósty, Mitsukazo Mihara, na początku coś o autorce. Urodziła się w 70 roku w ubiegłym wieku i w 94 zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie dla debiutantów organizowanym przez czasopismo Feel Young. Ona tutaj opowiada historię, która jest zamknięta w 7 tomach. Dzisiaj przyniosłem do radia 6, balsamista. Jest to historia Mamiya Shinjiro, to jest tytułowy balsamista, który balsamuje zwłoki. Tak, wiem, że wielu z was balsam będzie kojarzył się z trunkiem wyskokowym, ale tutaj jest klimat właśnie dosyć mroczny, ponieważ tytułowy bohater balsamuje zwłoki, co jest bardzo niepopularne w Japonii. No i na początku, w pierwszych tomach, spotyka się z pewną brakiem tolerancji. Aczkolwiek, jak sama przyznaję na końcu, zacytuję tutaj fragment, kiedy to właśnie mamy taki dodatek na końcu każdego tomu. Tutaj akurat dodatek polega na tym, że sama autorka prezentuje się tutaj w formie takiej kartonowej trupiej czaszeczki, tak przynajmniej ja to interpretuję, i robi sobie dzień wolny od pracy, żeby zebrać materiały. I idzie specjalnie do szkoły, w której można uczyć się balsamowania. Tam przepytuje różnych studentów, jaki jest ich motyw, dlaczego chcą zostać balsamistami. No i przypadek A, jedna pani się wypowiada: wiele osób z mojej rodziny i znajomych zmarło, wtedy cierpiałam i nie potrafiłam pogodzić się ze śmiercią. Kiedy zobaczyłam w USA zabalsamowane zwłoki, pomyślałam, że to jest właśnie to. No co autorka odpowiada: rozumiem, rozumiem to, ja też dlatego zacząłem rysować ten komiks. No i właśnie tutaj mamy, balsamista składa się, owszem, z tomów, aczkolwiek każdy z tych tomów można tak naprawdę wziąć w dowolnej kolejności, ponieważ składa on się z zamkniętych rozdziałów. No i te rozdziały zazwyczaj są takie dające, zmuszające do refleksji, ponieważ zazwyczaj mamy smutną historię, kiedy nasz świat opuszcza jakiś z bohaterów obcych, tak na dobrą sprawę, aczkolwiek jest ludziom bliskim, zależy bardzo, żeby jednak te zwłoki zostawić w takiej jakości. Jak można mówić o zwłokach, żeby one były piękne? Można tak powiedzieć o zwłokach na dobrą sprawę? Nie, no chodzi tutaj po prostu o to, że zazwyczaj dochodziło do jakiegoś wypadku, no i na przykład, nie wiem, mąż, brat, siostra, rodzice mieli tutaj wielką prośbę, żeby jednak na tą ostatnią chwilę, kiedy ludzie będą żegnać się z ich właśnie członkiem rodziny, tudzież przyjacielem, przyjaciółką, to żeby ta osoba zmarła wyglądała tak jak w rzeczywistości. No i mamy na przykład tutaj rozdział o jednej pani, która ma bardzo, bardzo brzydką siostrę, po czym okazuje się na przykład, że tak naprawdę to ona była tą brzydką siostrą, a jednak w tajemnicy poddała się wielu operacjom zmieniającym wygląd, no i właśnie w ten sposób wypiękniała. Mamy również historię policjanta, który zaprzyjaźnił się z okolicznymi dzieciakami. Mamy również historię ochroniarza, który wysłał listy miłosne do jednej z bardzo urodziwych młodych dziewcząt. Wszystkie te historie coś w sobie mają. One są w gruncie rzeczy poruszające. Jeśli na przykład spodobała wam się seria Ikigami, również z wydawnictwa Hanami, to mi się wydaje, że balsamista również śmiało przypadnie wam do gustu, także ze spokojem możecie brać do ręki. Jednak ostatnimi czasy również mamy wątek, który jakby łączy wszystkie tomy w jedną całość.
całość. Chodzi tutaj o podejście Mamiyo Shinjiro, głównego bohatera, do jego koleżanki Natsui Azuki. Natsui Azuki to jest młoda kelnerka, która od czasu do czasu sprząta w domu Shinjiro. Również ona jest córką pastora i właśnie owy balsamista wynajmuje od niej kościół, w którym właśnie dokonuje tego procesu balsamowania zwłok. Jak się jednak okazuje, ten owy balsamista jest takim również psem na kobiety. Jak tu się okazuje, jak ta autorka tłumaczy, on przez to, że obcuje cały czas tą śmiercią, z tymi zwłokami, to jednak w sobie ma taką pustkę i on, jak tutaj mówi wprost, poszukuje ciepła ciała drugiej osoby. Także on zmienia partnerki jak rękawiczki, aczkolwiek jest to przełomowy moment, motyw w tym tomie, ponieważ on wyznaje uczucia właśnie swojej koleżance Natsui Azuki. Poznajemy również Wao, który to jest lekarz patomorfolog. On zajmuje się sekcjami zwłok, co oczywiście również ma wpływ na pracę balsamisty, ponieważ najpierw on rozkraja te zwłoki, dłubi w nich, tam wyciąga różne rzeczy, które są potrzebne do śledztwa, a potem ten musi to wszystko załatać tak, żeby nie było widać w ogóle śladu. Również mamy tutaj historię, moment poznania naszego bohatera Shinjiro z Renjim Shinjuro, który prowadzi zakład pogrzebowy odziedziczony po swoich rodzicach. W ogóle balsamista, kreska Mizukazu Mihary, jak jest tutaj napisane, ona charakteryzuje się dosyć wyraźnym konturem. Jak teraz tak wertuję ten komiks, ona rezygnuje w ogóle ze światłocienia. Czasem, ale to bardzo rzadko, nadrabia to jakimiś rastrami. Rastry oczywiście tutaj są obecne, tak żeby nadać, żeby po prostu widoczne były pierwsze, dalsze plany, albo jakaś kolorystyka. Oczywiście tutaj mamy wszystko w odcieniach szarości, aczkolwiek ci z was, którzy kiedykolwiek czytali, tudzież przeglądali jakąkolwiek mangę, jakikolwiek komiks japoński, to doskonale wiedzą, że tego typu komiksy charakteryzują się wielkimi oczami i również specyficznymi proporcjami. No i autorka nie ucieka tutaj od właśnie tego konkretnego stylu charakteryzującego kraj kwitnącej wiśni, aczkolwiek robi to na swój własny, specyficzny sposób. Właśnie między innymi to rezygnuje z tego światłocienia, ma te charakterystyczne oczy, aczkolwiek nie są one tak wydziergane. Wiecie, są takie, zwłaszcza mangi shoujo dla dziewcząt, gdzie te oczy są to po prostu tak dopracowane, lustra, w którym odbija się po prostu oblicze wszechświata. No nie, tego tutaj nie ma. Mamy za to dosyć surowy, mroczny klimat. I no ona też nie ucieka od właśnie również jakichś takich klimatów gotyckich, no zwłaszcza tutaj jeśli mowa o tym kościółku, w którym pracuje nasz balsamista. Mi się na przykład podoba również fakt, że ona zna się jednak na modzie w jakiś tam sposób i nie ma problemu, żeby rysować swoich bohaterów w modnych strojach, co jest oczywiście przyjemne dla oka. Jeszcze mi się rzuciła w oczy taka jedna mała scenka, kiedy ona w pewnym momencie rysuje bohaterów w taki kartunowy sposób. Jak się okazuje, jej kreska bardzo, bardzo odpowiada kartunowemu klimatowi i na dobrą sprawę ona jakby odrzuciła, jakby chciała zrobić sobie odpoczynek od tych klimatów gotyckich, od tego mroku i ona mogłaby sobie w tym momencie zrobić naprawdę fajny prezent i odnalazłaby się moim zdaniem właśnie w takim klimacie kartunowym, bardzo przyjemny dla oka. To jest coś, co również jej wychodzi. Aczkolwiek balsamista, tom szósty, dzisiaj rozpoczynający audycję prosto z kadru.